Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza wszystkich do udziału we wspólnej modlitwie podczas XX Drogi Krzyżowej ulicami Bołchatowa. To już tradycja, że w Bołchatowie organizowana jest Droga Krzyżowa, której kolejne stacje zorganizowane są w różnych punktach miasta i bołchatowskich parafiach. Wierni wyruszą 23 marca o godzinie 19 spod kościoła pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego na osiedlu Przytorze. Następnie, modląc się, wspominając męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa, przejdą Aleją księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicą Lipową, Rotmistrza Pileckiego i ulicą Kościuszki. Bełchatowska Droga Krzyżowa zakończy się przy parafii pod wezwaniem na narodzenia Najświętszej Marii Panny na ulicy Kościuszki.